Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o ochronie pszczół. Do tej prezentacji zainspirował mnie artykuł Zadbajmy o pszczoły. Najpierw troszeczkę może słów, ile tych pszczół jest u nas w Polsce i na świecie. Na świecie znajduje, będzie przebywać około 20 tysięcy gatunków pszczół. Czy w Polsce tyle samo? Nie moi drodzy, jest dużo, dużo mniej. Około 470 gatunków należących do rodziny pszczołowatych. I pamiętajmy, to nie chodzi tylko i wyłącznie o pszczołę miodną, tak? To będą również inne gatunki, na przykład trzmiele, murarki i pszczolinki. Jeśli chodzi o trzmiela, często nazywane jest bąkiem, znajduje się tutaj na rysunku. E Dlaczego pszczoły są ważne i warto je chronić? Dlatego, że zapylają rośliny kwiatowe. W procesie zapylania będą powstawać owoce. Część z tych owoców to jest nasze pożywienie pożywienie dla człowieka. Mówię część, ponieważ pozostałe owoce mogą stanowić pożywienie dla zwierząt i takie pszczoły będą w tym momencie podtrzymywać stabilność danego ekosystemu i będą zwiększać bioróżnorodność lasu. Również specjalnie się hoduje owady z gatunków pszczołowatych do zapylania w plantacjach oraz sadach czyli specjalne są pszczoły, specjalne owady, które będą nam pomagać tworzyć nasze pożywienie. Natomiast co zagraża pszczołom? Dlaczego trzeba w tym momencie je chronić i zadbać o nie? Tak jak jest tutaj mowa w zdigitalizowanym materiale. Dlatego, że czasami w, y, będzie brakować im pożywienia. Na przykład poprzez wycinkę lasów oraz uprawy monokulturowe. Tutaj mamy pięknie kwitnący rzepach. To jest właśnie taka uprawa monokulturowa. Czyli w danym momencie jest dużo pożywienia dla takich pszczół, ale później jak przekwitnie i będą powstawać owoce, to już dla tych pszczół pożywienia nie ma. Również człowiek często niszczy środowiska ich życia, wprowadza środki ochrony roślin. No i niestety również zagrażające dla pszczół będą pasożyty i choroby, na przykład warroza. Bardzo niebezpieczna choroba wywoływana przez roztocza. No i jeśli takie roztocze pojawi się. W danej rodzinie pszczół, no to jest duże prawdopodobieństwo, że taka, taka kolonia, taka rodzina zginie w przeciągu 4 lat. Możemy wprowadzić ochronę pszczół w dwojaki sposób. Pierwszy to ochrona bierna pszczół, czyli po pierwsze dostosować, dostosować środowisko do potrzeb tych, tych owadów, wprowadzić opryski poza godzinami lotów owadów oraz kwitnienia roślin. Pozostawić nieużytki, czyli na przykład nie kosić danego miejsca, żeby było jak najwięcej roślin kwiatowych, roślin, które, pot, które potrzebują zapylenia przez te owady, i również wprowadzić takie opóźnione koszenie łąk, jeśli potrzeba jest koszenia. Można wprowadzić również ochronę czynną. To znaczy, obsiewać nieużytki roślinami miododajnymi, czyli roślinami, które będą miały dość sporo nektaru i te pszczoły będą mogły się pożywić. Również warto jest, żeby przekształcić ogród trawnikowy, czyli taki trawnik w miejsce, gdzie będzie sporo kwiatów, tak jak tutaj mamy właśnie na zdjęciu, wprowadzić płodozmian, czyli, żeby te zwierzęta miały jak najwięcej pożywienia w okresie wegetacji. I warto również jest pomyśleć nad zbudowaniem takich konstrukcji do gnieżdżenia się owadów z rodziny pszczołowatych. E, jakie to są konstrukcje? Tutaj mamy przedstawione: to są różnego rodzaju domki, hoteliki. E, z czego są zbudowane? To, może, to, e, to mogą być wydrążone pnie drzew. Mogą, może to być trawa, użyta szyszka, bambusy. Warto jest, żeby to było osiadkowane, żeby jakiś drapieżnik tam nie wchodził, i warto, żeby było to zadaszone, żeby było jak najmniej wilgoci. Jeśli taki domek będzie stał na ziemi, warto również odseparować od wilgoci, która idzie od ziemi. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, w jaki sposób ochronić pszczoły. A dlaczego warto chronić? Tutaj mamy słowa Alberta Einsteina. Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości zostało tylko 4 lata życia. Wydaje mi się, że warto ochronić pszczoły i mam nadzieję, że również Wy będziecie o tym pamiętać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.